Dziękuję bardzo. Ja bym, panie pośle, proponował, żeby to pytanie skierować do pana ministra o zakres funduszu, działalności funduszu kościelnego, ponieważ do wnioskodawców nie można takiego pytania wnioskodawcom zadać, posłom sprawozdawcom albo panu ministrowi, przedstawicielowi rządu. Odpowiedź twierdząca lub przecząca będzie pośrednio odpowiedzią na pana pytanie. Jeśli można. Proszę bardzo.